ponieważ jesteśmy, na wszystkich wystawach byliśmy, czyli 28. Ja oczywiście pamiętam pierwszą wystawę naszą. Na takim stoliczku żeśmy się to wystawiali. Nie była tak elegancka, tak obszerna jak dzisiaj. I jak wspomnieć te 28 lat, to nigdy nie przyjechaliśmy z takimi samymi produktami. Także w tym roku też nie jesteśmy z takimi samymi produktami jak rok temu. Oczywiście cały czas pracujemy nad unowocześnieniami swój warsztat. I przed chwilą naszym tam rolnikom takim kluczowym przy stoliku mówiłem, jakie mamy produkty. Oni mówią, że rzeczywiście widać tą zmianę u nas, więc idziemy w takim kierunku prozdrowotnym cały czas, idziemy w kierunku takiej dużej ekologii i takiej innowacyjności, więc nasze produkty rzeczywiście uzyskują potwierdzenie na rynku. Jako uważamy, że mamy takie produkty premium, klasy premium. Czasami one, rolnicy mówią, a może 20 zł są trochę droższe konkurencji, ale to akceptują, bo zauważają po prostu tą wartość dodaną z naszej strony. A czym się w ogóle chełpimy? Tym, że w zasadzie do nas, my kupujemy wszystkie zboże od naszych lokalnych rolników. W tamtym roku kupiliśmy 135 tysięcy kukurydzy, to jest w okresie żniw kukurydzianych. I ta współpraca bardzo nam się podoba. Myśmy nawet kiedyś nie przypuszczali, że tak może ona się rozwijać bezpośrednio z rolnikami. Czyli jesteśmy tak, nawozami handlujemy bezpośrednio z rolnikami, bez punktu sprzedaży, czyli my potrafimy nawet zawieźć 1 tonę do rolnika na podwórko, prosto z wagonu lub samochodu, czyli nie magazynujemy u siebie nawozu, tylko wieziemy do rolnika, bez względu na to, jaka jest sytuacja na rynku. I jeszcze następna taka mamy trochę politykę. Chcemy, żeby nasze nawozy były zawsze świeże u rolnika, elegancko wyglądały, nie leżały obok węgla, obok cementu, prawda? Tylko żeby elegancko zajechały do rolnika i były świeżutkie. Więc ta współpraca jest wieloraka. Jeszcze chcę może troszkę jedną, taką mamy nogę ciekawą. Podlaskie Zakłady Zbożowe to jest też nasza firma. Bardzo nowoczesna, bardzo ciekawie w ostatnich latach się rozwinęła. I tam skupujemy też od rolników, tylko od rolników zboża. Miesięcznie przerabiamy nawet samej pszenicy to 15 tysięcy ton w podlaskich zakładach zbożowych. W naszej branży, bo są taka firma holenderska, która bardzo chciałaby zająć by nasze miejsce tutaj. I po prostu ja przed chwilą mówiłem, ta firma kupiła koło Poznania taką wytwórnię podobną do naszej. Fajnie zorganizowane przedsiębiorstwo. Kupili tam 60% udziałów. I słuchajcie, jaki jest paradoks? Proszę wierzyć, ja to obserwuję, że tak to jest. Ja znałem wyniki tej firmy, bo tam bardzo zacny mój kolega to prowadzi. Obserwowałem tę firmę od lat. Ona jest porównywalna do nas. Podatki zawsze były, jakieś tam były podatki dochodowe, bo jak inaczej bez dochodu nie da się biznesu prowadzić. Jakieś fundusze trzeba przecież na fundusze zarobić. I słuchajcie, od kiedy kupili Holendrzy, nie ma nigdy tam zysku. Po prostu tam, czyli co? Wniosek? Podatki nie są płacone w Polsce, tylko gdzie indziej się zysk tworzy. Więc ta polskość powinniśmy bardzo podkreślać. Słuchajcie, dzieci studiowały w Warszawie, jedzie mój syn przez Podlasie, jedziemy przez Podlasie, była taka piękna pogoda jak dziś i on mówi tak do mnie, mówi, zobacz, jakie to Podlasie jest piękne. A ja aż się rozczuliłem i mówię, słuchaj, że ty to w ogóle zauważasz do niego, że to Podlasie jest takie piękne, mówię do niego. Jaka to wielka sprawa, mówię, wiesz, jaki miód na moje serce, że ty to widzisz w ogóle. Więc jesteśmy bardzo przywiązani, bardzo kochamy swój region. Dzisiaj szedłem na jakimś stoisku, jakiś konkurs był i sprawozdawca pyta, skąd pan jest? On mówi, z Wielkopolski. Wow, z Wielkopolski, mówi, no nie, jak to fajnie. Nie, piękna impreza, no pięknie, fajnie, że ten czas już jakby ostatnich lat taki trudny mamy za sobą, już ten roku ubiegły już była próba, prawda? W ogóle jakby się na nowo narodziło to wszystko. Także cudownie. Piękna sprawa, piękna impreza.